Cześć wszystkim, witam was w 9 odcinku z Isaaca Wrath of the Lamb. Dzisiaj zagramy sobie Isaaciem, ponieważ ostatnio odblokowaliśmy D6. I będzie to pierwsza nasza chyba dosyć dawna gra Isaaciem, ponieważ raz nim przeszedłem i potem miałem trochę wyrąbane, bo właśnie czekałem, aż odblokuję ten jakże świetny przedmiot, jakim jest D6. Pokażę, w jaki sposób on działa już za parę chwil. Oczywiście pod warunkiem, że będzie bardzo słaby przedmiot w gabinecie nagrody. A dlaczego zależy mi na słabym przedmiocie? Nie zależy, ale jeżeli będzie to przedmiot w miarę dobry, to nie będę wam mógł pokazać, w jaki sposób działa ta kostka. Chociaż jest to na tyle charakterystyczny przedmiot w community Isaaca, więc że mógłby być może kogoś obrazić, że mogę sugerować, że ktoś nie wie, na czym polega ten przedmiot. Ale jakby to ująć? Przetestujmy go właśnie w tej chwili. I dostaliśmy gówniany przedmiot. Deck of Cards. Kostka D6 powoduje, że się nam przelosowuje przedmioty. I jest to jeden z najlepszych przedmiotów dla mnie w grze. Takich na Spacebar. Bo on potrafi czasem ratować grę całą. I teraz myślę, żeby zrobić śmieszną rzecz, ponieważ zrobimy coś takiego i użyję bomby. I nam rozwali i jedno, i drugie. Albo nie? No? Przepraszam, co? Dlaczego się nie rozwaliła ta maszyna też? Stawiłem bombę tuż obok niej. Więc o co chodzi? Nie wiem. O ile dobrze pamiętam, to ta kostka się właduje co 3 pomieszczenia, więc no powiedzmy, że jest jeszcze szansa użyć jej drugi raz. Właściwie 100%, tylko nie wiadomo, czy przed bossem jeszcze. I uda się przed bossem, elegancko. A pajęczyna. Czy na tych przedmiotach pajęczyna nie działa w ogóle? Nie przyuważyłem, ale wyglądało, jakby trochę nadganiali mnie. Dobrze, przynajmniej druga bomba dla nas. I tak się ciekawie, skorzystać z niej do zdobycia super sekretnego pomieszczenia, czy nie? Nie wiem, przelosujmy to jeszcze raz. O, no i to jest już spoko, ten przedmiot. Lucky's Horns, czy tam Lucky's. Ale nie, że szczęśliwe, tylko Lucky'ego. Ten przedmiot z kolei powoduje, że czasami no jest szansa, że wystrzeli kilka przycisków w różne inne strony. No, powiedzmy, że chcę tutaj wykorzystać tą bombę już. Nie było tutaj super, znaczy sekretnego pomieszczenia. No trudno. Wiem, że tam jest serce dusz z tyłu zostawione, ale pozwolę sobie zostawić na później. A to dlatego, ponieważ nie wiadomo, czy na kolejnym pomieszczeniu nie stracę tyle zdrowia, że nie będę mógł mieć deala z diabłem. Ponieważ każda strata czerwonego zdrowia zmniejsza tą szansę. Dlatego dobrze będzie sobie zostawić tam przed nosem koniec. Trochę liczyłem, że te Lucky Horny jeszcze mi zwiększą obrażenia. Niestety, jak widać, i tak zadaje ich bardzo mało wciąż. No ale może z czasem będzie to mniejszy problem. Mamy w końcu naszą piękną kostkę, która nam tu powinna zagwarantować w miarę łatwą grę. Chyba że przedmioty, które będą się losować, będą słabe. To wtedy nie. No i na dobrą sprawę dobrze, że nie wziąłem tego przedmiotu jednego. Tego żółtego takiego. Ono by robiło coś takiego, żeby mi zmniejszyło bardzo mocno zasięg, ale zwiększyło szybkość strzelność rzutu. Taki sobie to jest przedmiot. Bo bym wtedy musiał być bardzo blisko swoich wrogów, żeby im zadawać jakiekolwiek obrażenia. Nie przepadam. Powiedzmy, nie jestem fanem tego przedmiotu. Całe szczęście nie ma za to achievementa, żeby zbierać wszystkie przedmioty. To tak tylko dla swojej satysfakcji można robić. Już raz to robiłem w podstawowej grze, więc raczej nie będę się przychylał, żeby to robić. Chyba że tam kiedyś, nie wiem, zdobędziemy jakiś przedmiot, który ma mega duży zasięg i wtedy, powiedzmy, ten przedmiot nam za dużo nie zrobi złego. To wtedy ewentualnie mógłbym jeszcze to próbować. A, walić tą muszkę już. Nie ma potrzeby, żeby ją rozwalać.
I teraz stała się rzecz smutna dosyć, ponieważ będziemy mieli już zregenerowaną kostkę, a nie mamy jeszcze żadnego pomieszczenia z nagrodą odkrytego. Niedobrze. Bo to oznacza, że nie będę mógł z niej skorzystać więcej razy. Bo nie będzie wystarczająco pomieszczeń, żeby odnowić sobie tego spacebar item. No tak, a wystarczyło, żebym poszedł w dół i już by był ten przepokoik. O, nie dla mnie te numery, ognisko czerwone, wystrzeliwując pociski w moją stronę. Byłoby śmiesznie, jakbym jednak dostał to obrażenia. No to mamy? Kolejny gówniany przedmiot. Ale powiedzmy, że go podniosą. To powoduje coś takiego, że... Ej, co? Tego nie było w poprzedniej grze chyba. Ja te przedmioty na dół biorę. Śmiesznie. To robi coś takiego, że... No zresztą zobaczcie sami. I te promienie zadają obrażenia wrogom. No, cały przedmiot. Teraz za to książka powoduje, że nasze łzy stają się fioletowe i zwiększa naszą szybkostrzelność jeszcze. Nie interesujące, ale też nie chcemy tego. Przy okazji te fioletowe strzały oznaczają, że samo naprowadzają się we wrogów. W miarę spoko rzecz, ale jak ma się trochę więcej tych łez, to więcej tych szybkostrzelności i wszystkiego, to już staje się to w miarę gorszy przedmiot. I ale jestem zły na siebie, ale nie będę miał odnowionej kostki całej. Pierwszy raz chyba będę liczył na Krampusa z Dila z Diabłem. Chociaż czy z tego na pewno? Nie jestem przekonany. Cóż... Dobra, skorzystam z tego. Ponieważ bardzo możliwe, że i tak będę miał Dila z Diabłem. A dwa serca nam bez problemu starczą raczej. No, do pojedynczego może nie będę się znosił. O kurczę. No i trafił nam się przeciwnik niezbyt łatwy. I już straciłem trochę zdrowia na nim. I już więcej zdrowia straciłem. Co? Aż tak dużo na nim tracę zdrowia? Dobra, wrócę przy jakimś... może sekretnym pomieszczeniu. Pozwałem w najlepszym możliwym momencie, jaki tylko mogłem. Patrzcie na to. Dwa duszowe serca i jeszcze kamyczek. Podniosę go później. Uuu, ile serc. Fajnie. I przedmiot wirusowy zwiększa mi zasięg i szybkość. No dobrze. To ja sobie jeszcze podniosę ten kamyk. Ale będę teraz koksem. No może tym razem nie zginę. A, szkoda, że nie udało się pokonać tego przeciwnika. Powiem wam, że mój język to mocny jest, kurczę. Na tych typeczków z tymi przedmiocikami. Pięknie to wygląda. Ile obrażeń zadaje temu jednemu bossowi. Niesamowite. Będzie jeszcze lepiej, jak dostanę jakiś fajny przedmiot. Jak dostanę jeszcze więcej obrażeń. Tych jest jeszcze skamieniowanych. No, to może być całkiem fajnie. A jednak dostałem range upa. No cóż. To chyba mi pozostaje wrócić się po te serca duszy i iść na kolejny poziom. No cóż, można powiedzieć, że jestem trochę w kropce, bo nie mam kluczy i nie mam ani wejścia do sklepu, ani do pokoju ze skarbem, ale możemy zrobić śmieszną rzecz i spróbować zjechać się trochę w zdrowiu. Kozak. Patrzcie, ile teraz mam tej kasy, łopanie. Pewnie będę chciał przelosować ten przedmiot. Teraz muszę dopiero pomyśleć, co ja chcę zrobić. Dobra, na razie to zostawiam. Zobaczę, ile ja potrzebowałem, żeby wejść tam. Wiem, że już i tak nie od tej kostki nie odzyskam, ewentualnie. To jest kozak przedmiot. To jest kozak przedmiot. Biorę. Caton Nightels. To jest takie specjalne pomieszczenie. Jak widać po obrazku na minimapce i w sumie też po obrazku wejścia. Jezu, jakie dźwięki. To jest taki specjalnie lepszy przedmiot, trochę trudniejszy. Żeby się do niego dostać, trzeba niestety dosyć sporo zdrowia się pozbyć, ale tylko czerwonych serc. I jeszcze charakteryzuje się on tym, że właśnie zamiast normalnych przeciwników daje nam bossów. Przy czym to, że nam daje bossów, to jest akurat prostsze. A przynajmniej jeszcze w basemencie.
Nie dla mnie. Bo jak czasem walnię tych zwykłych przeciwników dziwnych, no kurczę, i tak straciłem zdrowie. Takim prostym przeciwniku, no. Ale się czuję żałośnie. A za małą szybkość mam, żeby uciekać od nich. A tak nieprzewidywalnie jeszcze zakręca ten cwaniaczek. Dobra. No, koniec. Kolejna moneta. Okej. Okay. Będę się musiał teraz trochę pobawić z tymi monetami, ponieważ będę chciał zdobyć przynajmniej dwa klucze z tych dwóch maszyn, więc powodzenia mi życie. No i patrzcie, już mam dwa klucze. No i to mi się podoba. W takim wypadku sprawdźmy najpierw, co jest tutaj. Book of Revelations. Mogę zakupić dla jednego serca. Ty, toś mi się nie opłaca. Ale będę mógł przelosować ewentualnie, jakby mi coś nie pasowało. Co ja chcę przelosować teraz? Dobre pytanie. Wezmę sobie serca. Zobaczmy jeszcze, co jest w pokoju nagród. Book of Seven Sins. Skorzystam. Bomba. Wydaje mi się, że to przelosuje. O, majątki, zwiększony zasięg, to mi się podoba. Nie chciałem przelosowywać ani tej maszyny w tym pokoju, ani w sklepie. W sklepie dlatego nie, bo bym musiał ją kupować, a tutaj nie dlatego, ponieważ może mi się jeszcze przydać. Bo być może będę chciał trochę wykorzystać tych serc. Możliwości, żeby się tutaj troszkę zarobić. No i w końcu mam 4 bomby aż, więc będę chciał też zbombować ich trochę, ale na pewno nie będę zjeżdżał poniżej 15 monet na kolejne pomieszczenie. Ale dobrze, zobaczmy, jaki tym razem boss się tutaj trafi. Normalny, w końcu. Znaczy dobra, trochę uzdolniony, ale normalny, przynajmniej. Ten poprzedni to był porąbany totalnie. Śmieszne, że ja na niego tam trafiłem z takimi słabymi przedmiotami. No to jest kwestia całkowicie losowości. Wow, oni są tacy wolni. Ciekawe, czy zadają zwiększone obrażenia również. Fajnie. Lubię tak pokonywać wrogów. Nie muszę się nawet ruszać. Jest i HP up. I jest i diabeł. 25-centówka. To jest spoko przedmiot. Spectral Tears. Chyba nie chcę. To powoduje, że przesyliwujemy przez kamienie. No, także słabo dosyć. Okej, okay, sporo mam tych monet. Co zrobić z nimi? Nie wiem. Na pewno to będę chciał jeszcze trochę zmilkować. Niestety same normalne monety. No szkoda, że tej kostki jeszcze nie mam naładowanej. Ale nie wiem, czy w tej części były baterie, czy nie. Chyba nie jednak. Więc nie wiem, co ja tu chcę jeszcze zrobić. Chyba nie. Chyba to zostawię to pomieszczenie po prostu i chodźmy dalej. A nuż się te bomby przydadzą jeszcze kiedyś później na coś innego. Mogą. Nawet fajny deal z diabłem wyszedł. Co na 25-groszówkę. No trochę więcej kasy dla nas, więc chyba spoko, nie? Kurczę, mogę zakupić tego Book of Revelations. Bo w ten sposób... O! Wow, okej. Okay. Oj. Bo w ten sposób mógłbym sobie serce... Ale to mogą również serce kupić. Dobra, to było głupie. Czemu ja nie wykorzystałem tych monet, żeby kupić klucz? Był przecież w sklepie. Ojej. No, tutaj to tracę sporo zdrowia. Albo bardziej monet w sumie. Te głupie cwaniaki, jak mnie trafią, to zabierają dużo zdrowia i monet. No i to mi się nie podoba już. Czy może być to jakieś sekretne pomieszczenie, które mi odblokuje możliwość wejścia do sklepu? Proszę. Albo jakieś sekretne pomieszczenie? Albo pokój z nagrodą? Ty, ten gościu się zwrócił w moją stronę, ale nie poszedł. Ciekawe. Dobra, niech będzie, że w prawo. Nic tu, kurczę, nie ma. A niech się znikaj, kurczę.
Mogą tutaj podejść na dół? Mogą, super. Łatwiejsi dla mnie. Jest i klucz, warto było oszczędzać bomby. Dobra, od razu się przejdę w taki sposób do sklepu. Ponieważ jest szansa, żeby tam odkupić ten klucz. Przejdźmy sobie do sekretnego pomieszczenia. A kasy mam sporo. No i dokładnie tak jak chciałem. Bardzo fajnie. To też niech kupię. I może pigułeczkę. Puberty. W pierwszej części Isaaca to chyba nic nie robiło. Dopiero w Rebirthie coś tam więcej to dawało. Tego mamy spór, mogłem w sumie przelosować, bo nie jest to jakiś super przedmiot, bo zwiększa nam po prostu ilość możliwych o trinketów, czyli tych takich przedmiocików w inwentarzu mieć. Akurat ten, który posiadam obecnie, nie jest jakiś super wybitny. On będzie jak najbardziej do zmiany, bo on tam się triggeruje tylko kiedy dostanę obrażenia, czyli no słaby raczej dosyć. Chyba nie chcę tam wchodzić. Boom Circus. Dobrze, zobaczmy co jest w księgarni. Czy to mi przelosuje na inne książki, czy na inne itemy? Kurna, na inne książki, jeszcze dwie takie same. Zobaczmy, czy uda mi się jeszcze zregenerować tą kostkę, zanim zwalczę z bossem. No, oczywiście, że nie. No, nie. Dlaczego ja w ogóle myślałem, że to mi da cokolwiek innego? Nie wiem. O, spoko. Zaoszczędziłem... serce i dostałem ten przedmiot. Spoko. No, w porządku, tak. Śmiesznie dosyć. O, kolejny ten przeciwnik. Horseman. Tam jeździec apokalipsy. Pewnie to Good chyba? Coś w tym stylu? Nie, Good był wcześniej. To jest jakaś ta zaraza, nie? Coś w tym stylu. Nie znam się za bardzo na Biblii. Mimo, że była to lektura. Nie czytałem całej, przyznaję się. Można było zresztą przeczytać na samym początku po angielsku nazwę tego przeciwnika. Dobra, i teraz taka ciekawostka. Czy dostanę deala z diabłem? Przydałby się nawet. Albo w ogóle przeciwnik. O, dobra. Krampus? Krampusik! Może mi zadać trochę zdrowia. Ale trudno. Najważniejsze, że odzyskam na nią kostkę. On jest taki wredny, bo wysyła te... Ojej, no już nie będzie achievementa. Wysyła te głupie laserki, które ciężko przewidzieć. O. No nie. Ale dobra, mogę stracić nawet te czerwone serce, już mi tak to nic nie robi. Ale oczywiście warto by było postarać się nie stracić. Dobra, już ponad połowę zdrowia stracił. Z niego wylatuje bardzo fajny przedmiot. I nie wiem, czy będę chciał go resetować, szczerze mówiąc. Chociaż czy mam lepszy wybór? W sumie nie. Pewnie, że to zresetuje. No bo... Cyk. Uuu. Niestety słaby przedmiot. No to do widzenia. Liczyłem na coś innego, ciekawszego, ale jednak dostałem główienko. Dobra, no to idźmy na kolejne piętro. Nie ma co zaglądać do tamtego pomieszczenia do ranienia cią. No, raczej nie powinno tam być nic ciekawego. I wiedziałem, że stracę w ten sposób zdrowie. Akurat musiało się trafić pomieszczenie, na które ja nie mam zbytnie możliwości, żeby tutaj nie stracić tego zdrowia. Kurczę, no. I na takie chwile przydałoby się latanie, no. Niestety nie mam. Jakby gapiego mieć. Może się porozglądam po jeden w każdą stronę. Może w ten sposób najłatwiej znajdę pokój z nagrodą. Albo naładuję kostkę. Nie wiem po co. Co? Myślałem, że ten robak miał już mniej zdrowia. Niepotrzebnie stracę zdrowia dużo. Głupio. O! Szybko! No, zostało dwóch przeciwników niestety.
Przy odrobinie szczęścia można się pozbyć ich wszystkich naraz. Bo te TNT jeszcze ich sięga. No dobra, pójdę już tędy tutaj na dole. Oj, 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 oj. Nie podoba mi się to, nie podoba. Jeszcze mam tego meatballa cały czas. Z niego mogę korzystać czasem. Klucz kolejny. Czy będzie w końcu jakieś pomieszczenie? No. Już myślałem, że nie będzie. A w ogóle ci psienicy tak uciekają ode mnie jeszcze nawet w tej formie. To jest taki spoko przedmiot, biorę. Damage up. Co druga łza ma zwiększone obrażenia. No, czyli raczej w porządku przedmioci. I zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego będzie. Niestety na podłodze nic nie leżało. I wydaje mi się, że będę chciał zbombować tą maszynę. No właśnie, ponieważ troszeczkę nie mam serc. O! No trudno. A tam to zostawię na później. Ponieważ jeszcze jest szansa, żeby mieć Dilazjabem. O, w ogóle trzy serca. Zacząłem z trzema sercami, kończą się cavesy i dalej ma trzy serca. A tutaj mógłby być sekretne pomieszczenie. Zobaczmy. Niestety nie. Szkoda. Zależy mi jednak na tych sekretnych pomieszczeniach czasem. Bo one są spoko. No, wiedziałem, że ta kurna będzie. Jeszcze podwójnie musiałem stracić to zdrowie. Mogłem do niego wyjść trochę, to bym nie stracił. No cóż. Muszę się jeszcze sporo przypomnieć o tej grze. Nie, że nauczyć nawet, przypomnieć po prostu. No, widzę, że tam jest rzecz. O, kolejne serce dusz. No i akurat nie mam pełnego zdrowia, żeby tam wejść. Niech to. Szkoda. No, piguła, która mi zmniejszy zdrowie. A jednak nie, zwiększyło się postrzelność. Super. Nawet to wezmę. A to, szczerze mówiąc, chyba bym chciał zresetować. I to mi się podoba. Dostanę obrażenia. Kostka mi się zwróci. I mam już pewne zdrowie, żeby zajść do tamtego pomieszczenia. Bardzo dobrze. Co my tutaj będziemy mieli? Skrzynię tylko. Tak sobie. Chociaż. Dobra, wezmę ją. Bomby zawsze spoko. Darmowe. Zdadzą się na później, z pewnością. Chociaż mam już 5 ich, więc... No, jest możliwość, że mi się już nie przydadzą jednak. Będą szczerym. Chyba, że będziemy szukać nałogowo tych sekretnych pomieszczeń. To wtedy z pewnością nigdy nie ma... Nigdy nie będzie można powiedzieć, że ma się tych bomb za dużo. Kurczę, ile ci psienicy mają tego zdrowia? No tak, zapominam, że ja mam co drugi strzał, tylko zwiększone obrażenia. A tymi strzałami mało trafiam. Dobra, trochę się zregenerowała kostka. Dla nas. Mamy dwa serca dusz. Na pewno będę chciał wykorzystać bombę na jedną z nich. I znowu głupie pomieszczenie. Dlaczego oni muszą chodzić tak naokoło? O, ale ominąłem ich. Piękne to było. Nawet nie sądziłem, że mi się uda. Aby miał kostkę zregenerowałem trochę. No cóż. Wow, jaka jest szansa na to, żeby aż 4 przeciwników było specjalnie... Nie, czekaj. Ten nie był specjalny w lewym górnym rogu. Tylko mi się tak wydawało. Dawaj, robak, wyjdź trochę na dół. Moneta. Za bardzo mi się nie przyda. Akurat tam, gdzie jest. Druga moneta. Na pewno nie będę marnował bomb dla paru tych monet. Dobra, czy chcę tam wychodzić? Nie wiem, czy chcę tam wychodzić. No ale będę chciał sekret odblokować. Potencjalnie tutaj jest. Nie ma. Dobrze, to zobaczmy z bossem. Chociaż nie, czekaj. Nie chcę walczyć z bossem, bo jak stracę zdrowie, to będzie niefajnie. Dlatego pierwsze serce dusz. Dziękuję. No dobra, już po tamto pójdę sam. W ogóle wydaje mi się, że odkąd podniosłem ten przedmiot, który mi powodował te przenikające łzy, że mają inną grafikę. O, The Fallen. Oj nie. Inną grafikę i są teraz takie białe raczej, a wcześniej były takie niebieskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie lubię tego przeciwnika, a dostałem go kurna w cavesach. Jaka szansa na to? Jakaś tam jest. O. I patrzcie, teraz jest dwóch ich.
Dwa razy więcej zabawy. Bardzo śmieszna gra. Dobra, ale przynajmniej są nieco mniejsi. O, dobra. A weź się zniszcz. Dobra. Jak nie stracę na tym bosie zdrowia, to będzie sukces w sumie. Okej. Okay. I jeszcze drugi. A masz. Bez deala z diabłem. Ale to jest fajny przedmiot. Horror Babylonu, kurza. Dlatego przedmiotu fajnie by było się zjechać do niskiego poziomu zdrowia. No. Przydałaby się maszyna. O, Gisze! Ale by sobie zagrał Gisza. Szkoda, że zrąbali remake na Steamie. To będzie skądś indziej dostać. Dobra, chodźmy na kolejne piętro. Tych monet nie chcę. I chyba w sklepie też nic więcej nie było. No, po prostu idźmy dalej. Byłoby naprawdę spoko, jakbym trafił maszynę dozowniejszą ze zdrowiem. Bo no to jest darmowe zwiększenie sobie obrażeń. A dla mnie, doświadczonego... No dobra, raz zginąłem już dzisiaj. Może być i drugi, jeżeli będę jakąś głupotę robił. Ale kurczę, no zwiększenie obrażeń. I jeszcze chyba szybkość też zwiększa i zasięg i wszystko. Ciekawe, w jaki sposób jest to związane z Biblią. Jakoś tam pewnie jest, śmiesznie. W swoje pomieszczenie. O, znowu książki. O. Jak będą na mnie skakać, to muszę uciekać. Ale oni mają dużo zdrowia. Sami wskakują na te kolce. Głupi. Dobra, mamy książki. No to wezmę dla zdrowia. A to jest tarcza. I chyba nie chcą. Dobra, wiem, że losując tam dostanę same książki, więc proszę mi spierniczać. Nie chcę aż tak marnować. No, naprawdę, ja widziałem, że tam skaczą, a i tak straciłem dwa razy zdrowie. Jak to się stało? Jak to się stanęło? No, ile jeszcze będziesz miał tego zdrowia? Jeszcze jeden specjalny przyćmik się zrąbał na okolicach. Fajnie, że od dobrej strony przynajmniej. Ale? I pieniądze tak fajnie sobie latają wokół. Jedni z najprostszych. Tak naprawdę ci przeciwnicy są trudniejsi, jak się jeszcze jacyś inni przeciwnicy są wokoło, którzy powodują, że musisz gdzieś uciekać w konkretne miejsce. To dopiero jest ciężkie wtedy do uniknięcia. O. No, muszka. I jeszcze jedna. Kurde. O. Zawał. Jej. Czy będzie secret room? Secret room. Nie ma nic. Bywa. To pójdę na dół w takim razie. Ojej. Oni takie... Zobaczcie sami zresztą. W swoje głowy w nas wystrzeliwują. Na takim śmiesznym łańcuszku. Jest to przeciwnik, który może łatwo nam zadać obrażenia, jeżeli nie jesteśmy uważni. Dobra, kolejne miejsce możliwe. Znowu bez. O! Myślałem, że będę stracił zdrowia. Dobra, co szczęście tutaj już nie ma tych cwaniaczków kolorowych, co były wcześniej. Więc nie jest aż tak ciężko. Dobra, no tutaj jeszcze może być. Dawaj. W końcu, kurczę. Trzy monety. Świetnie. Nawet mi się już nie chce niszczyć tych ognisk, kurde, z tymi spektralami, to jest tak ciężkie. I w remake'u trochę to poprawili, ale w tej części trzeba się męczyć. O tak, spal się. Idioci. Wchodzą na ognisko i się dziwią, że tracą zdrowie, nie? Dobra. O, sklepik. No, sklep też spoko, nie? Chociaż nagroda by była też całkiem w miarę. Takie sporo pomieszczeń jeszcze zostało do... zwiedzenia. Więc jeżeli w sklepie by był swój przedmiot, to można zrecytować. Ojej. To jest słaby przedmiot. Przeciwnik słaby.
Ty, w podstawowym Isaacu był jeszcze ten chyba śmieszny przedmiot zrąbisty. Nie będę spoilerował. Najpierw chcę go dostać. A, okej. No, zarąb go. W ogóle to jest niby Ultra Gridier, a on jest w ogóle łatwiejszym silnikiem od zwykłego Gridiera. A to dlatego, bo nie trzeba się ruszać, żeby uniknąć jego strzału. Główny powód. No cóż, nie powiem, że się nie spodziewałem tego, bo była taka możliwość w tej grze. Ale trochę się jednak zawiodłem. Bo w ten sposób bardzo możliwe, że nie będę w stanie tutaj za dużo zrobić. Tam będzie sekret? Dobrze. Byle nie stracić zdrowia w tym głupim miejscu. Nawet szybszy byłem od tych łez. Jakimś cudem. No. Kurczę. Te kolce zadają więcej obrażeń niż ja, to jest trochę depresujące. No pięknie. Fajne miejsce są te rzeczy. Do dupy ten przedmiot. No ten już w miarę. Zwiększa nam serca. Tylko, że ja chcę trochę zjechać z tymi sercami, a nie tylko mieć je ciągle. O, ile much nawaliło. I skrzynia po środku. Czy chcę się do niej dostawać i marnować przy okazji bombę? I no dla pigułki w sumie mogę. To był bardzo duży fart. Boss of Steel, kozak. I co my tu jeszcze mamy? Eternal Heart, biorę. To ten, co wytłumaczyłem ostatnio jego działanie. Zaraz zobaczymy, jak on działa w praktyce. O ile nie stracę aż 3,5 serc. Na co szansa jest niestety. Mała. Niestety, ojej. I straciłem to zdrowie jednak. Interesujące. Ja mogę do niego strzelać? O. Oje, troll bomby. On nas będzie trochę szarżował, ale co? Przy uwadze, żeby on nie zrobił znowu tego, co? Ataku głupiego. Ej, no bez jaja, stracę to zdrowie chyba. On strzela w górę takim pociskiem. Dobrze, to już wiem przynajmniej, że mogę go uniknąć idąc na skos. Mógłby trochę... Dobra, może jednak odprawię, bardziej się opłaca go strzelać. Co? Kurna? Missing Page? Albo to jest utrudniona wersja przeciwnika i dlatego jest taki ciężki. Proszę, ja nie chcę dostawać więcej obrażeń. Już tak blisko, żeby tego Eternal Hearta wykorzystać. Dobrze, wow. To było bliskie. Yeee, yeah, Super Meat Boy. To mi się podoba. To mi się podoba. No niech będzie duszek. No i pewnie, że biorę kota, no czemu nie? Chociaż mogę go przelosować. No, głupotę zrobiłem trochę. Tego duszka w sensie, bo on jest słaby dość. Dobra, czy chcę coś przelosować na tym pomieszczeniu? No niestety nie ma nic ciekawego do losowania, więc idziemy dalej. Mogłem tego duszka przelosować, głupi. Połowa serca. Nie podoba mi się. No naprawdę. Ja zauważyłem te rzeczy, ale... Za późno. Niestety. Po co mi te książki w ogóle? No weźcie, wypierniczajcie mi z tym. Ja chcę jakieś ten... coś lepszego. Naprawdę bardzo mi się nie podoba mój stan zdrowia. O, jeszcze mi grę przylogowuje, pięknie. Za dużo projectile'i? Czyli łez? Na ekranie? I wszystkiego? A, zasoby komputer. O nie! O nie! Dobrze, że będziemy żyć. Najgorsze jest to, że tego Babylona nie wykorzystamy za łatwo. Bo najwyższa to zdrowie straci do tego po... ziomu. Dlaczego? Ja nie straciłem zdrowia tam. Wow. Czy chcę to serce? Najpierw do sklepu. Zniżki.
Dobra, chcę to. Stręczt. No dobra. I serce. Okej. Okay. Przelosujmy. Dupy to jest przedmiot. Ten stręcz nas zwiększa zdrowie, będzie spoko, żeby go wykorzystać później. Co my tu mamy? No więcej bomb, więcej mi na tych bomb dajcie. Szkoda, że wykorzystałem ten klucz. To się przyda, ta maszyna. Jeżeli nie będę w stanie wykorzystać jej potencjału, czy coś. Ojej. Za dużo tych przeciwników. Ale dobrze, że ten sprzęt mi dużo daje. Okej, czy dostanę w końcu klucz, żeby się dostać do fajnego pomieszczenia z fajnymi rzeczami? Nie, nie dostanę klucza. Niedobrze. To w takim razie trochę się pobawię na tej maszynie. Myślę, że warto. Rozwaliłem tą maszynę i wypadł mi klucz. Super. Dobra, teraz tylko się wydostać stąd bez straty zdrowia, elegancko. Niestety jedna z pigułek, która wypada z tych maszyn, spowodowała, że mam pełne zdrowie. Więc bye bye, Babilonio. No ale przynajmniej mogę to wejść. I to jest chyba fajny przedmiot. Wezmę. Monsai! Okej, okay, spoko. I to powoduje, że czasami strzelamy do tyłu. Bardzo przydatne. Chyba nie. No nie, i teraz będę musiał wejść... Będę musiał przejść przez to pomieszczenie gówniane. Ale to jest niesamowite w ogóle, że ja muszę tam przechodzić. A może nie muszą? Myślę, że bardzo chętnie spróbuję się tam dostać bombą. To jest w ogóle telepatia. Nie no, bez sensu ten przedmiot. Wolę kostkę naładować. Dobra, proszę tutaj secret. Błagam, błagam, błagam. Jest. I w ten sposób mogę się dostać na drugą stronę. Jej! I nie muszę walczyć z tamtym pomieszczeniem, a przynajmniej będę mógł walczyć z nim od drugiej strony, tej lepszej, a nie od kurde prawej. Kto wpadł na ten pomysł, żeby to pomieszczenie ładowało się horyzontalnie? Nie mam pojęcia. Tylko szkoda... No dobra, no i spróbuję z nimi zawalczyć, tak? Ojej. No dlaczego? No niesprawiedliwe w ogóle. No niech to szlak. Dobra, zmarnuję te bomby, ale muszę się tam dostać. Czemu ja dostałem od nich aż pełne serce? I jeszcze nawet się Babylonia nie aktywowała. Nie fair, nie fair, nie fair, nie fair. Mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu będzie coś, co uratuje moją skórę. Bo jak nie, to będzie totalnie słabo. 10 bomb. No w sumie spoko. Ale straciłem niepotrzebnie zdrowie. Żeby te 10 bomb dostać, więc nie wiem, czy to był super dobry deal. Chyba nie za bardzo. Chociaż... No nie wiem. Może to jeszcze się opłaci na później. Zobaczymy. Kurczę, to jest głupie pomieszczenie, bo nie wiadomo... Gdzie oni lądują, bo te... Nie są zbyt widoczne cienia. Nie pamiętam, czy oni zadają pełne serce obrażeń, czy mniej. Dobra, dwóch już tylko zostało. A może na koniec, chociaż będzie coś. Naładował kostkę. No, tyle tylko. Tak sobie. Dobra, to wykorzystajmy jeszcze raz dwie bomby, żeby się przedostać dalej. No mam 7 żyć jeszcze, no. To jest pewna szansa, żeby... przejść tą grę. Ale jeżeli matka mi się trafi kolorowa... to będzie niedobrze. Nie wiem, czy chcę z tą maszyną w ogóle cokolwiek robić, więc ją pominą. Ojej. Wykorzystałem moment nieśmiertelności, żeby się wpierdzielić w to. Spoko. Dobra, niech będzie, że pójdę na bossa w takim stanie. Albo jeszcze zobaczę, czy tutaj mogą być jakieś super sekrety. Aha. No,
Fajnie, zmarnowałem dwie bomby. Młotko. Stręcz w sumie. Zwiększyło nam to zdrowia nieco. Ojej, nie wiem jak ominąłem tu. Mogę zarąbać tego przeciwnika, dziękuję. Tam jest cwaniak. Już załatwiony. Oj, myślałem, że zlatywała na mnie. O! Nie na mnie te numery. Jeee, pokonana! I to jest całkiem spoko przedmiot. Shoot speed top, serce dusz i the sun. Tego the suna to ja skorzystam. Nie wiem czy od razu. Chyba nie wiem czy co tam. A no tak. To od razu. Sekretne pomieszczenie. Zaryzykuję. O. Fajnie. Akurat. O nie, znowu ten cwaniak. Jak wypluje mi zniżkę, to będę mógł ją przelosować przynajmniej. Tylko najpierw musimy ją wypluć. W ogóle mam aż... No. Bezużyteczne te monety są, nie dla mnie. Szkoda wielka. Chociaż nie wiem, czy w tej części jeszcze mogły wypaść takie podwójne przedmioty, nie pamiętam zupełnie. No bo ten przeciwnik to jakby się pozbędę od razu. Będzie mnie męczył. Ile oni mają zdrowia wszystkich, ja mam tak niskie obrażenia. Oj. Jeszcze trochę i bym sam siebie wstrzelił. Monetka. O. Tych przeciwników to ja bym chciał jak najszybciej się pozbyć. O, o. Wow, to było ciekawe. Jakby nie stracił w ogóle zdrowia w tym dołombie, to by było nieźle. Z takimi przedmiotami to byłoby no, pewne osiągnięcie. No, najpierw się pozbyć tych mózgów. Wciąż jest rzecz, prawie we mnie wystrzelił. I czy to jest jakiś kamień fajny? Nie ma żadnego fajnego kamienia. To na bossa. Śmierć. I znowu kolorowa, znowu kolorowy jeździec. Okej. Okay. Tears up. Okej. Okay. Wow, jak szybko strzelam teraz. To mi się podoba. O, dobra. I co ten cwaniak będzie mi spełnił? Coraz ciekawe. Ty, no zrobiłem go bez straty zdrowia. O. Albo jednak nie. O kurde. Ja to wolałem już wziąć. No cóż. Jee, Super Meat Boy chodzi teraz. Chodzi i smrodzi. Przedmiot Gapiego. Biorę. Co tu się stanęło się? Wiecie co? To mnie kusi, żeby sprawdzić jedną rzecz. Kurde. Myślałem, że będę tym kotem już, a jednak się to nie liczy do trzech przedmiotów. Straciłem kostkę. Trochę szkoda. Dobra, dalej. Ile mi zostało żyć? 5. O, ale tu jest boss, za to chyba blisko dość. Czy mi się wydaje, czy jednak jestem gapim? Nie, nie jestem. A sporo tych much jest. Ciekawe. To jest fajna maszyna. Będę chciał na niej zagrać, ale myślę, że nie od razu. Trochę później. Ale ten Super Meat Boy jest kozak. Okej, czy tu są jakieś kamienie? Tych dla mnie ciekawych nie ma. O nie! Ale to było bliskie w cholerę. Ja nie mogę.
Za bliskie to jest wszystko na moje serce. Kamień? Też nic nie ma. O! Od jakiej strony? Nie wiem, od tej. Coś ciekawego. Jest i serce. I wydaje mi się, że nie chcę go na razie brać. Zostawię go sobie na bossa. Kurczę. Tak będzie najlepiej. O! Wydawało mi się, że trochę mi się ładowała bateria. A to tylko był ląd bomby. No cóż. Bomb Circus. Chyba nie chcę tego. Dobra. I tego przynika raczej na łatwo. No. Kurczę, ale by było fajnie jakby zbić się o to połowę zdrowia, no. Bo to i tak mi nic nie da. A nie ma odpowiedniej maszyny niestety do tego. Tylko to jest. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się coś z tej maszyny wyłuskać. No, już se ją rozwaliłem. Całe jedno serce dusz, więc spoko. Szkoda tego kopytka. No, ale może mi się nie przyda. Nie wiem, po co mi te monety jeszcze. Ale wezmę. Mam de facto dwa serca dusz. Więc może później je wezmę. Zrobimy rozpoznanie, ponieważ mamy aż 5 żyć, więc można ryzykować spokojnie. O, mam sword wciąż. Elegancja. Wziąłem w ogóle, wyfarmiłem fajny przedmiot. Pink Eye. To powoduje, że co jakiś czas mamy taki strzał, który ma szansę, żeby... O, właśnie, nałożyć truciznę na przeciwnika. Całkiem spoko rzecz. Czy mi się wydaje, czy jednak nawet te serca dusz nie byłyby mi potrzebne? Może? O-o! No teraz prawie ze strony jesteśmy. Dobra, odpuść sobie, babeczko. W ogóle dobre, że nas wchłonęła ta matka. I walczymy z jej sercem. Zamiast z nią. Śmieszno dosyć. No, easy peasy. No to co, odblokujmy sobie kolejne zakończenie. Nie wierzyłem, że to się uda, ale dużo mnie ratował ten koc. I te 10 bomb, powiedzmy. The Wafer. To jest fajny przedmiot. Dobry na The Womba. Kiedyś zobaczymy może jak działa. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Liczę, że będziecie oglądać kolejne. I już tak mówię, co zamierzam. Ponieważ pokonaliśmy już Serce Matki dosyć wiele razy. I za dużo, wiele razy nam nie zostało, żeby pokonywać. Dlatego proponuję taką ewentualność, że w kolejnym odcinku jakąś postacią zrobię takie, no, że co jakiś czas odpalę nagrywkę, żeby pokazać jak mi idzie, ale całą resztę czasu spędzimy na wyzwaniu. Co wy na to? Myślę, że spoko pomysł. Dobra, to do następnych, na razie.